Panie i panowie, czas na przedwalki, walki rozgrzewkowe przed dzisiejszą galą Duet Fight Night 2024. Przed nami walka w formule Kick Light w kategorii wagowej do 52 kg. W narożniku niebieskim reprezentant WM Warriors Olsztynek Grzegorz Przygucki! Jego rywalem w narożniku czerwonym będzie zawodnik reprezentujący kickboxing Bartoszyce, Dominik Szczygielski! Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Jak słyszycie, już jest komentator na ringu. Zaczęła się gala, walki wstępne, 5 walk. A witam Was serdecznie z teamem, który słyszeliście nas rok temu na tej samej gali. Jest to ze mną właśnie mój kolega Rafał Mazurowski. I Jarosław Piechotka. Tak, jak wiecie, jesteśmy kickboxerami, mamy niezłych zawodników, bawimy się tym już od tak długo, że nawet nie pamiętam, kiedy zacząłem. I co, myślę, że dzisiaj będziemy to robić w sposób taki jak zawsze, co robimy, kochamy ten kickboxing. I zobaczymy, jak myślisz, Rafał, teraz młodzież przed nami, tutaj widzę zawodnik z Olsztynka i z Bartoszyn, czyli gospodarzy. Jak myślisz, co tu się będzie działo? No przede wszystkim jest to znakomita zajawka przed kartą główną. I niewątpliwie promocja młodego wojownika. Widzimy tu bodajże gospodarza tejże gali. No ja liczę na ogromne emocje. No tak, ja myślę, że znając Tomka Zarębę, który przygotowywał swojego zawodnika, jak również tutaj wiem, że Wojtek Jarok przygotowywał również swojego. Myślę, że stres robi swoje dla zawodników, ale teraz my patrzymy teraz z punktu widzenia trenerów kadry kadetów, jak zawodnicy podczas presji będą się zachowywać. No myślę, że będzie to duża lekcja dla nich, a myślę, że widowisko dla ich tutaj, podejrzewam, rodziców, rodziny i przyjaciół, którzy tutaj przyjechali. No gala, myślę, zaczyna się nieźle. Zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, Jacku, jest to walka samym sobą, ponieważ psychika odgrywa tu większą rolę, aniżeli aspekty fizyczne. No i to jest świetna przeprawa właśnie na takich galach DFN i tutaj wielkie gratulacje dla organizatora, samego Tomka Biernackiego, ponieważ dla młodych zawodników to jest coś wymarzonego, powiedziałbym. Tak, wiemy o tym, że my jako trenerzy mówimy o tym, że nasi zawodnicy też startują w galach i doskonale wiemy, że nigdy, albo może nie zawsze tak bywało, że ta pierwsza walka na pierwszej gali, ona była cudowna i tak dalej i wiemy, że każdy oczekuje doświadczenia, ilość tam mieć tych walk stoczonych i wtedy te walki się inaczej układają. No tutaj myślę, że taki właśnie tak jak powiedziałeś, Tomasz Biernacki, że tak powiem, promotor walk, gal przede wszystkim. I co? Myślę, że robi dobrą robotę, że oni kiedyś będą startować jako w walkach głównych, tak myślę, ale już nie z dorobkiem i doświadczeniem. Z pewnością, z pewnością. Widzimy, że tutaj kunszt obydwu zawodników dość na intensywnym tempie, czyli bez tej tak zwanej rozpoznawczej rundy. Jeden i drugi próbuje inicjatywę przejąć. No zobaczymy, jak to będzie się w perspektywie następnych rund przedstawiało. I to właśnie mówimy o tym, że są młodzi ludzie, oni są tutaj inaczej nastawieni niż do walk, że tak powiem, na matach, czy na walk jakichś tam na zawodach sportowych. Tutaj gala ma swoje prawa. Myślę, że też ten tłumaczył, że jeżeli macie tutaj, nie wiem, stoczyć 2 lub 3 rundy, bądź też mają 3 rundy, to teraz na zasadach takich, że a może w pierwsze ci się uda, jeżeli będziesz dość mocny, nie? Oczywiście. Tutaj należałoby też wyjaśnić widzom, że jest to formuła kick light, czyli generalnie rzecz biorąc kontakt jest ograniczony, ale ring i sama ta jakby kosmetyka tego wszystkiego powoduje to, że ta siła może być mocniejsza. No i ten dreszczyk emocji, że to jest to właśnie gala, że są tu światła, także co niektórych może tutaj ponieść.
Niemniej jednak uważam, że zawodnicy póki co zdają egzamin i jak na galę przystało, świetnie się prezentują. No tak, jak mówiąc cały czas i obserwując tą walkę, to ta walka jest bardzo wyrównana. Zawodnicy chyba, nie wiem czy znali się wcześniej, ale myślę, że na tą chwilę pokazali fajny kicklight. Tak jak widać, że nie, tak jak powiedziałeś, oni nie stoją, oni nie czekają, nie rozpoznają, tylko od razu próbują zadać takie na tyle ciosów, żeby ta walka była na ich korzyść, że tak powiem, ta szala, żeby tam się przelała. No ciekawy jestem. Młodzi ludzie na razie mi imponują. Według nowego regulaminu kicklight również może skończyć się przed czasem. Może być liczenie. Podobnie jak to bywa w formułach ringowych, czyli full contact, low kick czy K1. Tak samo może się walka skończyć przez tak zwane RSC przed czasem, jeżeli regulaminowo technicznie zadany zostanie cios i odmówi organizm posłuszeństwa przeciwnikowi, także wszystko może się wydarzyć. Okej, okay, przed nami następna runda, druga. Widzimy, że tutaj zawodnik z Olsztynka w koszulce czarnej w niebieskim narożnik. Zawodnik z Bartoszyc, czerwony narożnik. No zobaczymy, jak się podoczy. Na razie, jak widziałeś, te nogi dochodzą do głowy, czyli jakiś plan jest. Tak, zawodnicy na każdej płaszczyźnie wykonują świetnie technicznie kopnięcia. Są niskie kopnięcia, przekrócone blokiem, jak teraz widzimy. Bardziej powiedziałbym, że gospodarz w defensywie, w kontrdefensywie, a tą inicjatywę zawodnik z Olsztynka bardziej korzysta z tego stylu walki. Tak, bo jestem ciekawy, jak często jeżdżą na zawody, jak mają te takie już przeprawy wewnętrzne, że dla nich zawody to zawody. No widzę, że ten zawodnik z Olsztynka no bardzo przegrzebał. Zobacz, chwilę wyczekuje i zawodnik powiedział, jak darwa opuszczona, od razu zobacz, i góra, i dół, i góra, i dół, tak? No myślę, że wbrew pozorom dla nich nie jest obcy sparring. I przypuszczam, że jakiś tam staż turniejowy już również posiadają. Na moje wydaje się, że jednak zawodnik z Olsztynka minimalnie przeważa. No ale zobaczymy. Jeszcze to nie jest oczywiście koniec walki. Tak, ja tutaj Grzegorza kojarzę z zawodów, więc że wiem, że on nigdy nie odpuszcza. Ale znając trenera Tomka Zarembę, to wiem o tym, że on swoich zawodników też w sposób profesjonalny przygotowuje do zawodów. Wiem, że wprowadza im dużo taki mental, jak zawodnik się powinien zachowywać. I tutaj pokazuje jego zawodnik, że wcale nie jest tutaj gorszy, słabszy, wręcz przeciwnie. No mają 3 rundy. Myślę, że te siły sobie w jakiś sposób rozłożyli. I ta trzecia runda może być bardzo emocjonująca. I przede wszystkim decydująca. Tu nie ulega wątpliwości. Także jeszcze wszystko jest jakby otwarte. Ale powiem Ci, Rafał, tak patrząc na tę galę, to gala ma jeszcze fajne zalety. Tak jak widzisz, są tutaj Erin Gills, 3 dziewczyny lub 3 panie, które się też nieźle prezentują. Ja myślę, że kibice, którzy obserwują tych zawodników, to myślę, że też mają na co popatrzeć. Pełen profesjonalizm. Dla mnie pełen profesjonalizm i uważam, że medialnie powinniśmy tym bardziej promować właśnie tego rodzaju gale, ponieważ owszem, zawodnicy może nie są znani w skali ogólnopolskiej, ale to tym bardziej jest wielka niewiadoma. Nie wiemy, jak mogą się potoczyć walki. Łatwiej jest stawiać na zawodników znanych, natomiast tu, któż to wie? Tak, z drugiej strony też nie wiemy, czy za 10 tam, czy tam 8 lat o którymś usłyszymy, że aha, był na gali DFN, a nagle, kurde, walczy na ringu gdzieś tam na europejskim, czy tam światowym poziomie. Tego nie wiemy, w jakim kierunku to będzie szło. Mam jako trener, chciałbym, żeby polski kickboxing właśnie zmierzał ku dobrej Europie. No, można by tutaj przytoczyć co prawda inną dyscyplinę, mam tu na myśli piłkę nożną, gdzie często jest pokazywany Grosicki w Pogoni Szczecin, jak rozpoczynał bodajże jako trampkarz i jego wypowiedzi, a wiemy jaką karierę zrobił. No tak, z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że są zawodnicy światowej klasy, którzy uprawiali sztuki walki i to im dało, że tak powiem, możliwość grać na naprawdę wysokim poziomie, pokazując jak wysoko się wybijają, jak wysoko nogami machają.
Tak. Także mówimy tu nawet o zlatanie, także no, myślę, że sporty walki są wszędzie. Zdecydowanie, no przede wszystkim tutaj należy zwrócić uwagę, że kształtuje to samą dyscyplinę, charakter, pozytywną rywalizację, no i przede wszystkim ta pewność siebie, tak? Jeżeli powiedzmy rzeczywiście na treningu dasz sobie w kość, jakieś tam negatywne emocje gdzieś idą do lamusa i jesteś spokojniejszym, pokorniejszym, dla mnie same atyty. No tak, tym bardziej, że myślę, że dobry wysiłek taki sportowy też daje dużo endorfin. Człowiek się lepiej czuje, tak jak powiedziałeś, no złe emocje z niego odchodzą, nie? No i dobra, zakończył się pojedynek. Nie wiem, no nie mam swojego typa, bo ta trzecia runda pokazała, że no zawodnicy chcieli wygrać. Według mnie no niebieski narożnik jakby był troszkę lepszy, ale zobaczymy, jest trzech sędziów i co zadecyduje sędzia ringowy. Generalnie brawa należą się niewątpliwie dla dwóch zawodników, ponieważ pokazali tutaj niesamowity kunszt walki. Zatem zanim werdykt zostanie ogłoszony, i tak oboje wygrali według mnie. Dosłownie, tak trzeba patrzeć. Panie i panowie, czas na werdykt pierwszej dzisiejszej przedwalki. Formułę Kicklight w kategorii wagowej do 52 kg. Jednogłośno decydują sędziów. Zwyciężył Grzegorz Przygódzki. I tak jak przypuszczaliśmy, jednak ta przewaga, być może większy, bardziej działał ofensywnie i to wydaje mi się, że dało tą przewagę i w rezultacie wygrywa tą walkę.